Będąc młodą lekarką, która w ślad za kofyreuszami nauki zastanawia się, czy dinozaury byli ospałe czy zrywne, wszedł raz do mnie pacjent o wyglądzie tego pierwszego. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Co panu dolega? Mózg. To się świetnie składa. Niedawno był albowiem Światowy Tydzień Mózgu. Tam? I w sąsiedniej gminie mieliśmy ze sołtysem konferencję, więc mam to w małym palcu. Co? Właśnie mózg. A jak on panu dolega? Oto zwykle jest spokojniutki i cichuśki jak myszka. Ale czasem z nienacka chodzą po nim pytania. Jakie mianowicie? Na przykład, jak to jest, że ZUS nagle zgubił w rachunkach miesiąc? A nie zna pan książki o dwóch takich, co ukradli księżyc? A księżyc to jest, proszę pana, po staropolsku miesiąc. No a czemu w Ameryce Dow Jones przekroczył 10 tysięcy punktów, a na naszej giełdzie tylko dół? No, wie pan, bo kto pod kim dółki kopie, ten sam w nie wpada. No a skąd taki prezes Dziurowicz ma siłę, że się zaparł i ministrowi, i Fifie? No, wie pan, Fifa, Fefa, Fufa, kobiety to już sobie tak głupio zdrabniają imiona. No zawsze. Tak. A jak pani doktor mnie wytłumaczy, to od razu rozumiem. Ale jak to jest naprawdę z tym mózgiem? Jak pan chce, to mogę panu dokładnie wyjaśnić, bo konferencja nasza trwa aż 3 dni i jeszcze z imprezą towarzyszącą ogniem i mieczem. Otóż, żeby nie mieć Alzheimer i esklerozy, to mózg nie może tak leżeć w pańskiej potylicy jak głupi, tylko trzeba go gimnastykować. Ba, ale jak? Myśleniem, proszę pana, myśleniem. Cogito, ergo lin, przepraszam, sum. To akurat rozumiem, bo kiedyś sam złowiłem na węzgę o takiego. O, no widzi pan. No. Bo w mózgu, proszę pana, jest ciałko, które się wabi synaps. Synaps. I jak człowiek myśli, synaps, to ono biega po mózgu od komórki do komórki, od komórki do komórki. Od komórki do komórki. A po co? Ha, bo jak ono, proszę pana, biega, to ono fałduje mózg, a mózg nie może być gładki. A pan Sienkiewicz pisał, że biała głowa musi być gładka. Biała głowa, tak, ale w głowie musi być sfałdowana. O kurtka wodna. A nie mogłaby mnie pani doktor troszkę ten mózg pofałdować? Cóż, zawsze chętnie przechodzą od teorii do praktyki. Raz maty rodyła, proszę się położyć na leżance. Z miłą chęcią, kładzie się. Wprawnie, znieczuliwszy pacjenta, odpiłowałam mu odejmę czaszki i unaoczniłam sobie zawartość. Ciałka synaps niestety nie zlokalizowałam, ale za to stwierdziłam, że mózg pacjenta był taką gładzizną jak lodowiec Mont Blanc. Nacisłam go więc ostrożnie ręką do przodu i troszkę się sfałdował. Popchłam mocniej i jeszcze mocniej. I fałdy zrobili się niemal przepaściste. Szybko nałożyłam więc obejmę i obudziłam pacjenta. No! I jak tam w pańskiej głowie? Ho, 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 pytania to aż nie furcą, a co gorsza nawet odpowiedzi. Lecę się pochwalić koleżkom i im zadać bobu. Ho, 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 żegnam wylewnie. Gdy pofałdowany pacjent pędem oddalał się pogumnie, pomyślałam, że gdyby więcej narodu przychodziło do mnie na zabiegi, to mogłoby uruchomić mózg dotychpór mało używany. I nagle cóż mnie aż dźgło. Przecież on nie miał skierowania od pierwszego kontaktu. A bez skierowania zabieg jest niebyły, więc nie mogę go przedstawić do Nobel. Ech, los to mnie zawsze wystawi do naukowego wiatru. Do usłyszenia.